Rozdział dwudziesty. Późnym wieczorem wszedłem do jego gabinetu, minąwszy imponującą, lecz pustą salę jadalną oświetloną bardzo skąpo. W domu panowała cisza. Poprzedzał mnie ponury jawajski służący w starszym wieku, ubrany w swoistego rodzaju liberię, złożoną z białej kurtki i żółtego sarongu. Otworzył drzwi, zawołał zniżonym głosem, o panie. I usunąwszy się na bok, znikł w tajemniczy sposób, jak duch, który się zmaterializował tylko na chwilę dla wykonania tej jednej usługi. Stein odwrócił się z krzesłem i w tej samej chwili okulary podjechały mu wysoko na czoło, jakby jak to posunął. Powitał mnie swym spokojnym i żartobliwym głosem. Tylko jeden róg obszernego pokoju, róg, w którym stało biurko, był silnie oświetlony stojącą lampą o ciemnym kloszu, a reszta rozległego gabinetu gubiła się w niewyraźnym mroku, niby jaskinia. Wąskie półki, zastawione ciemnymi skrzynkami jednostajnego kształtu i barwy, biegły naokoło ścian, na kształt ciemnego pasa szerokości jakich czterech stóp. Katakumby sząszczów drewniane tabliczki wisiały nad nimi w nieregularnych odstępach. Światło sięgało jednej z tabliczek, i słowo koleoptera, wypisane złotymi literami, błyszczało tajemniczo wśród rozległej, mrocznej przestrzeni. Szklane skrzynki zawierające zbiór motyli stały trzema długimi rzędami na małych, cienkonogich stoliczkach. Jedna z tych skrzynek, usunięta ze zwykłego miejsca, znajdowała się na biurku wśród podłużnych pasków papieru pokrytych drobniutkim pismem. Więc tak oto mnie pan zastaje! rzekł Stein. Jego ręka zawisła nad skrzynką, gdzie wspaniały motyl rozpościerał samotnie ciemnobrązowe skrzydła o średnicy siedmiu cali lub więcej, z przedziwnymi białymi żyłkami i pysznym obramowaniem z żółtych plam. Tylko jeden taki okaz mają w waszym Londynie. I to wszystko. Zapiszę ten zbiór memu rodzinnemu miasteczku. To cząstka mnie samego. Najlepsza. Wychylił się z krzesła i oparłszy brodę o skrzynkę, wpatrywał się z natężeniem w motyla. Stałem za jego plecami. Cudowny, szepnął i zdawał się zapominać o mojej obecności. Historia Sztajna była ciekawa. Urodził się w Bawarii i jako dwudziestoletni młodzieniec brał czynny udział w ruchu rewolucyjnym 1848 roku. Był mocno skompromitowany, ale udało mu się uciec. Z początku znalazł schronienie w Trieste u biednego zegarmistrza republikanina stamtąd udał się do Trypolisu z zapasem tanich zegarków na sprzedaż. Początek ten nie był wspaniały, ale okazał się wcale szczęśliwy, ponieważ Stein napotkał w Trypolisie holenderskiego podróżnika, człowieka, o ile mi się zdaje, dość znanego, nie pamiętam jak się nazywał. Ten to przyrodnik właśnie zaangażował go w charakterze niejako pomocnika i zabrał na wschód. Podróżowali po archipelagu razem i oddzielnie, zbierając ptaki i owady, z jakie cztery lata lub więcej. Potem przyrodnik wrócił do kraju. A Sztajn, nie mając domu, do którego by mógł wrócić, został u pewnego starego kupca, z którym się spotkał uprzednio podróżując po wnętrzu wyspy Celebes. Jeśli można w ogóle powiedzieć, że Celebes ma wnętrze. ów stary Szkot, jedyny biały, któremu pozwolono wówczas przebywać w tym kraju, był uprzywilejowanym przyjacielem władczyni państw Wajo. Słyszałem często Sztajna opowiadającego, jak stary kupiec, który był dotknięty lekkim paraliżem jednej strony ciała, wprowadził go na dwór tubylczy. Wkrótce potem drugi atak powalił ostatecznie starego. Był to ociężały człowiek o patriarchalnej białej brodzie i imponującej postawie. Wszedł na salę obrad, gdzie wszyscy radzowie, pangeranowie i dowódcy byli zebrani wokoło królowej, otyłej i pomarszczonej kobiety – bardzo swobodnej w mowie według słów sztajna, spoczywającej na wysokim łożu pod Baldachimem. Idąc, powłóczył nogą i stukał kijem, chwyciwszy sztajna za ramię, zaprowadził go prosto do łoża. Patrz królowo i wyrażowie, oto mój syn, oświadczył stentorowym głosem. Handlowałem z waszymi ojcami, a kiedy umrę, on będzie handlował z wami i waszymi synami. Za pomocą tej prostej formalności, Stein odziedziczył uprzywilejowane stanowisko Szkota i cały zapas jego towarów, wraz z ufortyfikowanym domem na brzegu jedynej spławnej rzeki w kraju. Wkrótce potem, stara królowa, tak swobodna w mowie, umarła i kraj ogarnęły zamieszki wzniecone przez różnych pretendentów do tronu. Stein przyłączył się do stronnictwa jednego z młodszych synów, tego samego, o którym po upływie trzydziestu lat nie mówił nigdy inaczej, jak Mój biedny Mohamed Bonso. Stali się obaj bohaterami niezliczonych walecznych czynów, spotykały ich nadzwyczajne przygody, a raz wytrzymali przez miesiąc oblężenie w domu Szkota, mając tylko dwudziestu ludzi przeciwko całej armii. Jestem pewien, że krajowcy mówią do dziś dnia o tej wojnie. A tymczasem Stein nie omieszkał nigdy dołączyć do swych zbiorów każdego motyla czy chrząszcza, który się dostał do jego rąk. Po jakichś ośmiu latach wojen, układów, fałszywych rozejmów, godzenia się, zdrad itd., właśnie w chwili, gdy pokój zdawał się utrwalony na stałe, biedny Mohamed Bonso został zamordowany u wrót własnej królewskiej rezydencji, w chwili, gdy zsiadał z konia w najweselszym usposobieniu, wróciwszy z świetnego polowania na Jelenie. Wskutek tego wypadku pozycja Sztajna stała się niezmiernie niebezpieczna. Ale mimo to byłby może w kraju pozostał, gdyby w krótki czas potem nie stracił siostry Mohameda. Mojej drogiej żony księżniczki, mawiał uroczyście, z którą miał córkę. I matka i dziecko umarły w ciągu trzech dni na jakąś zaraźliwą gorączkę. Wówczas Sztajn opuścił kraj, którego nie mógł znieść po tej okrutnej stracie. Tak się zakończył pierwszy, pełen przygód okres jego życia. To, co nastąpiło potem, było tak różne, że gdyby nie rzeczywistość bólu, który w Sztajnie pozostał, tamten dziwny okres mógłby mu się wydawać snem. Miał trochę pieniędzy. Rozpoczął życie na nowo i w ciągu lat zdobył znaczny majątek. Z początku podróżował wiele między wyspami, ale później już wiek zaczął mu ciężyć. W ostatnich czasach opuszczał rzadko swój obszerny dom, leżący o trzy mile za miastem, w wielkim ogrodzie, wśród stajen, kuchen oraz bambusowych chatek dla służby i licznych oficjalistów. Co rano Stein jeździł bryczką do miasta, gdzie miał biuro pełne białych i chińskich urzędników. Był właścicielem niewielkiej floty złożonej ze szkunerów i statków krajowych, i prowadził rozległy handel produktami z wysp. Poza tym żył samotnie, choć ludzi nie unikał wśród swoich książek i zbiorów, klasyfikując i preparując okazy, korespondując z entomologami w Europie, zestawiając opisowy katalog swych skarbów. Taka była historia człowieka, do którego się udałem poradę w sprawie Dzima, nie mając żadnej określonej nadziei, ale czując, że już samo wysłuchanie tego, co Stein będzie miał do powiedzenia, przyniesie mi ulgę. Bardzo mi zależało na zdaniu Steina, lecz nie śmiałem się odezwać. Szanowałem wytężone, prawie namiętne skupienie, z jakim wpatrywał się w motyla, jak gdyby w brązowym lśnieniu kruchych skrzydeł, w białych arabeskach i wspaniałych wzorach dostrzegał inne rzeczy: wizerunek czegoś, co jest równie znikome jak te delikatne i martwe tkanki, a tak jak one urąga zniszczeniu i roztacza przepych skażony śmiercią. Cudowny, powtórzył, spoglądając ku mnie w górę. Niech pan patrzy. Skończenie piękny, ale to jeszcze nic. Proszę spojrzeć na tę dokładność, na tę harmonię. Jakie to delikatne, jakie wyraziste, jakie nieskazitelne. Oto przyroda, równowaga olbrzymich sił. Każda gwiazda jest taka i każde źdźbło trawy stoi tak i potężny kosmos w doskonałej równowadze wydaje to ten cud. To arcydzieło przyrody, wielkiego artysty. Nie słyszałem nigdy, aby entomolog tak się wyrażał, zauważyłem wesoło. Arcydzieło. A co pan powie o człowieku? Człowiek jest zdumiewający, ale arcydziełem nie jest, rzekł, utkwiwszy oczy w szklanej skrzynce. Może artysta był trochę szalony, co? Jak pan myśli? Zdaje mi się czasem, że człowiek zjawi się tam, gdzie go nie chcą, gdzie nie ma dla niego miejsca. Bo jeśli tak nie jest, to czemu żąda dla siebie całej Ziemi? Czemu biega w kółko tu i tam, robiąc naokoło siebie wiele hałasu? Czemu rozprawia o gwiazdach, przeszkadza źdźbłą trawy? — Łowi motyle — podsunąłem w tym samym tonie. Uśmiechnął się, rozparł w fotelu i wyciągnął nogi. — Niech pan siada — rzekł. Schwytałem własnoręcznie ten rzadki okaz pewnego bardzo pięknego ranka. A było to dla mnie bardzo wielkie wzruszenie. Pan nie wie, czym jest dla zbieracza schwytanie takiego rzadkiego okazu — Pan tego wiedzieć nie może, uśmiechnąłem się, siedząc wygodnie w bujającym fotelu. Oczy sztajna zdawały się spoglądać daleko poza ścianę, w której były utkwione. Opowiedział mi, jak pewnej nocy przybył wysłaniec od biednego Mohameda, wzywając sztajna do rezydencji, jak się wyraził, oddalonej o jakie dziewięć lub dziesięć mil. Jechało się tam wąską ścieżką przez uprawną równinę, pokrytą tu i ówdzie plamami lasów. Wyruszył wczesnym rankiem z ufortyfikowanego domu, uściskawszy malutką Emmę i zdawszy dowództwo księżniczce, swej żonie. Opisywał mi, jak go odprowadziła aż do bramy, trzymając rękę na szyi jego wierzchowca. Miała na sobie białą kurtkę, złote szpilki we włosach, a przez lewe jej ramię biegł brunatny, skórzany pas, w którym tkwił rewolwer. Mówiła do mnie, opowiadał, jak to zwykle kobiety, że bardzo to brzydko z mojej strony wyruszać samotnie, przykazywała, abym się miał na baczności i starał się wrócić przed zapadnięciem zmroku. Prowadziliśmy wojnę i okolica nie była bezpieczna. Moi ludzie zakładali okiennice chroniące od kul i nabijali strzelby, a żona prosiła, abym się o nią nie lękał, potrafi obronić dom przed wszystkim, dopóki nie wrócę. A ja się zaśmiałem z uciechy. Miło mi było na nią patrzeć, taką mężną i młodą i silną. Ja także byłem wówczas młody. Uwrót wzięła mnie za rękę, uścisnęła ją i cofnęła się. Zatrzymałem konia za często kołem, dopóki nie usłyszał, że bramę zaryglowano. Miałem zażartego nieprzyjaciela, człowieka wielkiego rodu, a przy tym skończonego łotra, który włóczył się ze swoją bandą po okolicy. Ujechałem wolnym kłusem cztery czy pięć mil, w nocy padał deszcz, ale mgła się podniosła i oblicze ziemi było czyste. Uśmiechało się do mnie, świeże i niewinne jak u małego dziecka. Nagle posypał się grad kul, przynajmniej ze dwadzieścia, jak mi się zdawało, słyszałem je świszczące koło uszu, kapelusz zjechał mi na tył głowy. Rozumie pan, to był taki sobie mały spisek. Nakłonili mego biednego Mohameda, aby po mnie posłał, a potem urządzili tę zasadzkę. Zrozumiałem to wszystko w lot i myślę sobie. Tu nieco roztropności nie zawadzi. Mój kuc chrapnął, skoczył i stanął, a ja opadłem powoli twarzą na jego grzywę. Ruszył znów stępa, zerknąłem jednym okiem z nad jego szyi i dostrzegłem nikły obłok dymu, unoszący się po lewej stronie nad kępą bambusów. Myślę sobie. Aha, moi mili, dlaczego nie poczekaliście dłużej ze strzałami? To jeszcze nie jest gelungen. O nie. Prawą ręką sięgam po rewolwer. Spokojnie, spokojnie. Ostatecznie było tylko siedmiu tych zbójów. Wstają z trawy i puszczają się pędem, podkasawszy sarągi, wymachując włóczniami nad głową i wrzeszcząc do siebie, że trzeba złapać konia, bo ja już nie żyję. Dopuściłem ich do siebie tak blisko, jak do tych drzwi, a potem paf, 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 celuję za każdym razem. Posłałem jeszcze jedną kulę w czyjeś plecy, ale spudłował, Było już za daleko. I znów siedzę samotnie na koniu. Naokoło uśmiecha się czysta ziemia, a tam oto leżą ciała trzech martwych ludzi. Jeden był zwinięty w kłębek jak pies, drugi wyciągnięty na wznak. Miał rękę przerzuconą przez oczy, jakby się chronił od słońca, a trzeci podciągnął nogę bardzo wolno i wyprostował ją jednym ruchem. Śledzę go z konia bardzo bacznie, ale na tym koniec. Er bleibt ganz ruh. leży nieruchomo. I w chwili, gdy wypatrywałem znaku życia na jego twarzy, zauważyłem nagle jakby nikły cień, który przesunął mu się po czole. Był to cień tego motyla. Niech pan spojrzy na kształt skrzydeł. Ten gatunek fruwa wysoko i lot ma szybki. Podniosłem oczy i spostrzegłem, jak odlatywał. Myślę sobie, czyżby to było możliwe? Znikł mi z oczu. Siadłem z konia i zacząłem iść bardzo wolno, trzymając lejce i rewolwer jedną ręką, a oczy latały mi w górę i w dół, w prawo i w lewo, wszędzie. Wreszcie zobaczyłem go na małej kupce nawozu, o dziesięć stóp ode mnie. Serce zaczęło mi walić natychmiast. Puściłem konia, trzymając wciąż rewolwer, a drugą ręką zerwałem z głowy miękki filcowy kapelusz. Posunąłem się o krok naprzód, spokojnie. Jeszcze jeden krok. Hop, mam go. Kiedy się podniosłem, trzęsłem się jak liść z podniecenia. A kiedy rozwarłem te piękne skrzydła i przekonałem się, jak rzadki, jak skończenie doskonały okaz mam w ręku, zakręciło mi się w głowie, a nogi tak mi ze wzruszenia osłabły, że musiałem usiąść na ziemi. Pragnąłem gorąco zdobyć okaz tego gatunku, jeszcze kiedym pracował dla profesora. Odbywałem długie podróże, znosiłem wielkie niewygody, śniłem o nim po nocach, a oto nagle miałem go w ręku dla siebie! Tak jak to mówi poeta, wymówił poeta, halt ich endlich denn ich meinen handen unnen is gewissen mein. Podkreślił ostatnie słowo, zniżywszy nagle głos i odwrócił zwolna oczy od mojej twarzy. Zaczął w milczeniu napełniać pilnie tytoniem długą fajkę, po czym znów spojrzał na mnie znacząco trzymając wielki palec na otworze fajki. Tak, kochany mój przyjacielu, owego dnia nie pragnąłem niczego. Dokuczyłem porządnie największemu wrogowi. Byłem młody, silny, posiadałem przyjaźń, posiadałem miłość kobiety, miałem dziecko, które napełniało mi serce tkliwością, a nawet to, o czym we śnie marzyłem, znalazło się w moim ręku. Potarł zapałkę, która zabłysła gwałtownie. Po jego myślącej spokojnej twarzy przebiegł skurcz. Przyjaciel, żona, dziecko. Mówił z wolna patrząc na drobny płomyk. Puh! Zdmuchnięta zapałka zgasła. Westchnął i zwrócił się znowu do szklanej skrzynki. Delikatne, cudowne skrzydła drgnęły leciutko, jakby tchnienie Sztajna zbudziło na chwilę do życia wspaniały cel jego marzeń. Praca posuwa się szybko. Zaczął nagle zwykłym tonem, łagodnym i pełnym otuchy, wskazując na rozrzucone paski papieru. Opisywałem właśnie ten rzadki okaz. Na A jakież dobre wieści pan mi przynosi? Jeśli mam wyznać prawdę, rzekłem z wysiłkiem, który mnie zdziwił, przyszedłem, aby panu opisać. pewien okaz. Motyla? Zapytał z niedowierzaniem i żartobliwym zapałem. Coś daleko mniej doskonałego, odrzekłem, czując nagle, że tracę odwagę, ogarnięty różnymi wątpliwościami. Człowieka. Ach, tak, szepnął. Uśmiechnięta jego twarz zwrócona ku mnie spoważniała. Popatrzył na mnie przez chwilę i rzekł powoli. No, ja także jestem człowiekiem. Oto go macie całego. Tak szczodrze umiał dodawać ducha, że człowiek delikatny, skłonny był zawahać się u progu zwierzeń, ale jeśli się zawahałem, nie trwało to długo. Wysłuchał mnie, siedząc z nogą założoną na nogę. Niekiedy głowa jego znikała zupełnie w wielkim kłębie dymu i współczujące pomruki dobywały się z tego obłoku. Kiedy skończyłem, Stein wyprostował nogi, odłożył fajkę, pochylił się ku mnie poważnie i oparł łokciami o poręcze krzesła, złączywszy czubkami palców obie ręce. Rozumiem bardzo dobrze. To jest romantyk. Postawił diagnozę, która zaskoczyła mnie swoją prostotą. Nasza narada była zupełnie podobna do konsultacji u doktora. Stein, wyglądający na uczonego, siedział przed biurkiem w fotelu, a ja w drugim naprzeciwko, trochę z boku. Także z całą naturalnością nasunęło mi się pytanie co na to poradzić? Podniósł długi palec wskazujący. Tylko jeden jest na to środek. Jedna, jedyna rzecz może uleczyć nas od samych siebie. Palec opadł na biurko i stuknął głośno. Sprawa, która w oświetleniu sztajna wydawała się przedtem taka prosta, stała się, o ile to możliwe, jeszcze prostsza i zupełnie beznadziejna. Zapadła cisza. Tak, rzekłem. Ale ściśle biorąc, nie o to chodzi, jak się wyleczyć, tylko jak żyć. Skinął potakująco głową. Wydało mi się, że trochę smutno. Ja, ja. W ogóle według słów waszego wielkiego poety, oto jest pytanie. Kiwał wciąż głową ze współczuciem. Być? Aha, ale jak? Podniósł się, trzymając końce palców na biurku. Chcielibyśmy żyć tak rozmaicie, zaczął znowu. Ten przepyszny motyl znajdzie małą kupkę nawozu i siedzi na niej spokojnie. Ale człowiek nie wytrwa nigdy spokojnie na swojej kupce błota. Chce być to tym, to znów owym. Podniósł rękę i opuścił ją. Chce być świętym i chce być diabłem. A za każdym razem, gdy zamknie oczy, widzi siebie w bardzo udanej postaci, widzi siebie tak doskonałym, jakim nigdy być nie może w marzeniu. Opuścił szklane wieko. Automatyczny zamek dźwięknął ostro. Stein wziął skrzynkę oburącz i odniósł ją z religijną czcią na miejsce, przechodząc z jasnego koła lampy do kręgu słabszego światła i ginąc wreszcie w niewyraźnym zmroku. Sprawiło to dziwne wrażenie, jakby tych kilka kroków wywiodło go poza nasz konkretny i zagmatwany świat. Wysoka, niby odcieleśniona postać Sztajna unosiła się bezszelestnie wśród niewidzialnych przedmiotów, pochylając się nieokreślonym ruchem. Dostrzegało się go z daleka, zajętego tajemniczo niematerialnymi sprawami, a głos jego tracił dobitność, zdawał się toczyć, silny, poważny, złagodzony przez oddalenie. A ponieważ nie zawsze można zamykać oczy, rodzi się najprawdziwsza troska, ból serca, ból świata. Mówię panu, kochany przyjacielu, niemiło się przekonać, że człowiek nie może urzeczywistnić swego marzenia, bo ma za mało sił albo za mało zdolności. Ja. A przy tym człowiek widzi siebie zawsze w tej wymarzonej postaci. Wi, was, Gott im Himmel! Jakże to może być? <laughs> Cień myszkujący wśród motyli grobów zaśmiał się hałaśliwie. Tak, ta straszna rzecz jest bardzo zabawna. Człowiek, który się rodzi, wpada w marzenie, jak się wpada do morza. Jeżeli usiłuje się wydostać, a robią to niedoświadczeni, topi się Niż twar. Nie, mówię panu. Jedyny sposób to poddać się niszczącemu żywiołowi i wysiłkami rąk i nóg sprawić, że głębokie, głębokie może utrzyma człowieka. Więc jeśli pan mnie zapyta, jak żyć? Podniósł głosy z niezmierną siłą, jak gdyby czyjś potrzeb zesłał mu tam w mroku natchnienie, powiem panu, na to jest także tylko jedna rada. Szurając śpiesznie pantoflami, zamajaczył w kręgu słabego światła i nagle ukazał się w jasnym kole lampy. Jego wyciągnięta ręka celowała w moją pierś jak pistolet, głęboko osadzone oczy zdawały się na wskroś mnie przenikać, lecz drgające wargi nie wymówiły ani słowa, a z twarzy znikło surowe uniesienie wywołane pewnością, którą ujrzał w mroku. Ręka godząca w moją pierś opadła. Zbliżywszy się o krok, położył mi łagodnie dłoń na ramieniu. Są rzeczy, rzekł posępnie, które może nigdy nie dadzą się wypowiedzieć. Ale on, Stein, tyle czasu przeżył samotnie, że czasem zapomina o tym. Zapomina. Światło lampy zniszczyło pewność, którą go natchnął odległy mrok pokoju. Usiadł i tarł czoło, oparłszy się łokciami o biurko. A jednak to jest prawda, to jest prawda. Zanurzyć się w niszczącym żywiole, mówił stłumionym głosem, nie patrząc na mnie, ująwszy twarz w obie dłonie. To jedyna właściwa droga. Iść za marzeniem. I znowu iść za marzeniem. I tak, ewiś uskweatfinem. Jego szept pełen przekonania zdawał się otwierać przede mną rozległą, nieokreśloną przestrzeń, niby widnokrąg mrocznej równiny o świcie, a może o zmierzchu. Nie miałem odwagi rozstrzygnąć, Lecz to czarowne, zwodnicze światło zasnuwało nieuchwytną, mglistą poezją wilcze doły i groby. Życie Sztajna zaczęło się od entuzjazmu, od poświęcenia dla szlachetnych idei. Odbywał dalekie podróże po różnych szlakach, po dziwnych ścieżkach, a cokolwiek zamierzył, wykonywał bez wahania, zatem bez wstydu i żalu. Pod tym względem miał słuszność. Jest to niewątpliwie najlepszy sposób postępowania. A jednak, mimo wszystko, owa wielka równina, po której ludzie wędrują wśród grobów i wilczych dołów, wyglądała bardzo smutno w tym półcieniu pełnym nieuchwytnej poezji. Mroczna po środku, o krańcach rozświetlonych, była jakby otoczona przepaścią pełną płomieni. Przerwałem wreszcie ciszę, aby wyrazić przekonanie, że nikt nie może być większym romantykiem od niego, Steina. Potrząsnął zwolna głową, a potem spojrzał na mnie cierpliwym i badawczym spojrzeniem. To wstyd do prawdy, powiedział. Oto siedzimy i gadamy jak dwa dzieciaki, zamiast się skupić i wynaleźć coś praktycznego. Jakiś praktyczny środek przeciw złu. Przeciw wielkiemu złu. Powtórzył z żartobliwym i wyrozumiałym uśmiechem. Mimo to jednak rozmowa nasza nie stała się praktyczniejsza. Staraliśmy się nie wymawiać imienia Jima, jak gdyby usiłując wyłączyć z rozmowy wszystko, co realne, i jakby Jim był tylko błędnym duchem, cieniem cierpiącym i bezimiennym. Na, rzekł Stein, wstając. Przenocuje pan u mnie, a jutro rano uradzimy coś praktycznego, bardzo praktycznego! Zapalił dwuramienny świecznik i poszedł naprzód. Mijaliśmy puste ciemne pokoje, odprowadzani przez błyski padające od świateł niesionych przez Steina. Ślizgały się po woskowanych posadzkach, muskając tu i ówdzie gładką powierzchnię stołu. Niekiedy zalśniły na wygiętym fragmencie jakiegoś mebla lub błysnęły prostopadle w odległych lustrach, a postacie dwóch mężczyzn i migot dwóch świec ukazywały się na chwilę, sunąc bezgłośnie przez głębie kryształowej pustki. Stein szedł powoli, o krok przede mną, uprzejmie pochylony. W jego twarzy był głęboki, jakby zasłuchany spokój. Długie, lniane pukle przetkane białymi nićmi wiły się z rzadka po nieco zgiętym karku. — On jest romantykiem, tak, romantykiem — powtórzył. — A to bardzo źle, bardzo źle. — Ale i bardzo dobrze — dodał. — Czyżby z niego był naprawdę romantyk? — zapytałem. — Odrzekł i przystanął, wznosząc kandelabr, ale nie spojrzał na mnie. Oczywiście! Czymże jest to, co przez wewnętrzny ból zmusza go do poznania samego siebie? Czym jest to, co sprawia, że on dla pana i dla mnie istnieje? W owej chwili trudno mi było uwierzyć w to istnienie Jima, które się wywodziło z wiejskiego probostwa, przesłonięte tłumem ludzi, jakby kłębami pyłu, i zagłuszone przez sprzeczne żądania życia i śmierci na tym zmaterializowanym świecie. Lecz jakaś inna, niezniszczalna rzeczywistość tego człowieka nagle stanęła przede mną z przekonywającą i nieodpartą siłą. Ujrzałem ją żywo, jakbyśmy posuwając się tak przez wysokie, ciche pokoje, wśród przelotnych błysków światła i nagłych zjawiań się ludzkich postaci, skradali się spełgającymi płomykami przez niezmierzone, przejrzyste głębie, jakbyśmy się zbliżali do absolutnej prawdy, która tak jak piękno nieuchwytna i niepojęta pływa po spokojnych, cichych wodach tajemnicy, na wpół w nich pogrążona. Być może Jim jest romantykiem, przyznałem z lekkim śmiechem, który rozbrzmiał nadspodziewanie głośno, także zniżyłem głos natychmiast. Ale pan to jest nim z wszelką pewnością. Ruszył znów naprzód z głową spuszczoną na piersi, trzymając świecznik wysoko. Przecież ja także istnieję, powiedział. Szedł przede mną śledziłem jego ruchy, ale nie widziałem w nim szefa firmy, pożądanego gościa popołudniowych zebrań, korespondenta uczonych towarzystw, gospodarza podejmującego wędrownych przyrodników. Widziałem tylko istotę jego przeznaczenia, za którym umiał iść pewnym krokiem. To jego życie rozpoczęte wśród skromnych warunków, bogate w szlachetny zapał, w przyjaźń, miłość, walkę, we wszystkie sławione pierwiastki romantyzmu. U drzwi mego pokoju zwrócił się ku mnie. Tak, rzekłem, jakby prowadząc w dalszym ciągu rozmowę. A oprócz innych marzeń zapragnął pan namiętnie pewnego motyla. Gdy zaś w piękny poranek marzenie to zaszło panu drogę, chwycił pan w lot wspaniałą sposobność, prawda? Podczas gdy on, Stein podniósł rękę. A czy pan wie, ilu sposobnością pozwoliłem uciec? Ile utraciłem marzeń, które zaszły mi drogę? Pokiwał głową z żalem. Zdaje mi się, że niektóre z nich byłyby bardzo piękne, gdybym je umiał urzeczywistnić. Wie pan ile ich było? Może i ja sam nawet nie wiem. Czy marzenia Jima piękne były, czy nie, odrzekłem. Pamięta on na pewno o jednym, którego nie pochwycił. Każdy z nas pamięta o paru takich, powiedział Stein. I to właśnie sprawia przykrość, wielką przykrość. Podał mi rękę na progu i rzucił wzrokiem w głąb pokoju pod swym wzniesionym ramieniem. Niech pan dobrze śpi, a jutro musimy uradzić coś praktycznego, bardzo praktycznego. Chociaż sypialnia Sztajna znajdowała się za moją, zobaczyłem, że szedł z powrotem tą samą drogą. Wracał do swoich motyli. Ten audiobook pochodzi z Biblioteki Internetowej Wolne Lektury. Znajdziesz w niej tysiące darmowych e-booków i audiobooków. Jesteśmy niekomercyjną organizacją pozarządową i działamy dzięki wsparciu darczyńców, takich jak ty. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wspieraj Wolne Lektury stałą, comiesięczną kwotą lub wesprzy nas jednorazowo. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do nowych nagrań.